Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No właśnie, dzisiaj temat mroczny, taki nocny. Zatrzymałem się na chwilę na parkingu, mała przerwa, a do domu jeszcze 320 km. No właśnie, jak radzić sobie ze zmęczeniem za kierownicą? Ja już kiedyś ten odcinek nagrywałem zaraz na początku mojego kanału na YouTube, ale powiedzmy, że dzisiaj chcę na niego trochę szerzej spojrzeć. Oczywiście chcę mówić o pewnych poradach, jak sobie radzić ze zmęczeniem za kierownicą, tylko od razu mówię jedno, żebyśmy mieli świadomość, ze zmęczeniem jeszcze chyba nigdy nie wygrał, no chyba, że ktoś się czymś szprycuje, no ale chyba nie w tym rzecz. A ja bym chciał bardziej powiedzieć z własnego doświadczenia, co na mnie w jaki sposób gdzieś tam działa, ale oczywiście chcę to przedstawić w takiej formie, że to ma nie być taka walka za wszelką cenę, dojadę, muszę dojechać, zróbmy wszystko, żeby dojechać. Nie, szkoda takiej walki. Pamiętajcie o jednym, że człowiek może zapadać w coś takiego jak mikrosen, to jest naukowo stwierdzone, sen, który może trwać 3-4 sekundy na przykład, ale gdzie mamy pełną motorykę naszą zachowaną, czyli ta świadomość jeszcze gdzieś działa. My zapadamy w taki płytki sen. No ale 4 sekundy, prędkość na przykład na autostradzie 140 km na godzinę, czyli ta półświadomość jest na 150 metrów wyłączona. No, ciekawa sytuacja, ale coś takiego może się zdarzyć. Dla mnie najważniejsze jest to, że zmęczenia nie da się oszukać. Można co najwyżej gdzieś je tam chwilowo próbować wyeliminować, ale najważniejsza w tym wszystkim jest samokontrola. To jest chyba punkt numer jeden w walce ze zmęczeniem, bo jeżeli faktycznie już zaczynamy odczuwać tą senność, ciągłe ziewanie, to, że już nam się jedna powieka gdzieś tam przymyka, no wtedy warto jednak mimo wszystko zjechać. A teraz przejdę do sposobów, takich punkt po punkcie, od tych najmniej działających na mnie, do tych najmocniej działających na mnie. Najmniej działa na mnie energetyk. Może dlatego, że ich w swoim życiu dość sporo wypiłem, teraz już mi jakoś za bardzo nawet nie smakują i co najwyżej jak je piję, to powiem tak, może jakieś minimalne pobudzenie czuję, ale raczej chyba organizm się do nich już mocno przyzwyczaił, więc nie ma to większego sensu. Następna rzecz, o której bym powiedział, to są tabletki żeńszenia. Często słychać w różnego rodzaju właśnie jakichś tam aptekach, medycznych sklepach, że nie no, żeńszeń to jest dobry, bo on właśnie pobudza organizm, ale chyba nie na tyle ten korzeń żeńszenia działa, żeby walczyć ze zmęczeniem podczas dłuższej jazdy. Może gdzieś tam człowiek minimalnie jest pobudzony, ale to chyba nie w tym kierunku. Kolejna sprawa, kawa. Na mnie kawa działa na tyle, że ja po prostu bardzo rzadko piję kawę. Czyli powiedzmy, że ta dawka kofeiny w jakiś sposób działa, ale jest cholernie to niebezpieczne dla mnie, więc staram się tego unikać, jeżeli mogę, ponieważ owszem, kawa zadziała na mnie na początku, ja poczuję się gdzieś tam bardziej podkręcony, ale po 20-30 minutach ja już czuję taki mocny zjazd, że to zmęczenie dopada mnie podwójnie, więc chyba to nie ma do końca sensu. Niektórzy mówią, że słuchanie takiej ostrzejszej muzyki daje takiego większego kopa. Poniekąd zgadzam się, jak najbardziej. W GT86 jest trudno zasnąć, jeżeli się mocno audio rozkręci. Ja jeszcze stosuję inną opcję, audiobooki, albo różnego rodzaju, na przykład jakieś kursy angielskiego czy coś, że człowiek jak jedzie, to się chociaż przynajmniej na czymś skupia i to myślenie jest bardziej gdzieś tam uaktywnione. No, niektórzy mówią, że jak się szybko jedzie, to właśnie dzięki temu się człowiek bardziej skupia i mu wygodniej jest wtedy, aż tak bardzo nie czuje zmęczenia, tylko błędnik się trochę przyzwyczaja do tego szybszego stylu jazdy i później coś, co dla nas jest większą prędkością, staje się czymś normalnym i dalej monotonnym, szczególnie gdzieś na autostradzie, więc chyba niekoniecznie. Następna sprawa, też niektórzy mówią, uchylmy okna. Działa to faktem na krótką metę, bardziej jeżeli mamy klimatyzację, to lepiej byłoby właśnie zrobić chłodniej w aucie, ustawić nawet te 18-19 stopni, żeby poczuć ten chłód i faktycznie trochę nam powinno to w jakiś sposób pomóc. Im będziemy robili cieplej, tym bardziej będzie nam się robiło przytulnie, tak jakbyśmy mieli w domu przespać się, już iść kłaść, pielesze domowe zakładać i szykować się do spania. Można też zrobić to, co ja też stosuję, że podczas właśnie takiej podróży, tak jak teraz, mam jeszcze sporo kilometrów do przejechania, ale nie mam takiego drastycznego zmęczenia, więc robię sobie teraz zaraz przerwę po tym nagraniu, idę po prostu parę minut przejść się wokół samochodu, tak żeby się mimo wszystko dotlenić, trochę te kości rozprostować, więc to na pewno może już coś
dać, ale więcej oprócz tego daje mi, że na przykład zatrzymam się na mopie na autostradzie i przemyję twarz i przemyję kark zimną wodą. I powiem wam jedno, to w pewien sposób orzeźwia, daje też takiego trochę większego kopa, bodźca. Idąc krok dalej, jeżeli robimy już przerwę, na przykład, nie wiem, tam co godzinę czy co dwie, jak już czujemy to zmęczenie, można zawsze wyjść, zrobić 20-30 przysiadów, chwilę się gdzieś przebiegnąć, żeby ten organizm trochę w tym wszystkim dotlenić. Kolejną metodą, no to bardzo fajnie, jeżeli mam jakiegoś pasażera na pokładzie, no bo zawsze pasażer gdzieś zagaduje, więc ta podróż po pierwsze nam się wydaje, ale nam troszeczkę szybciej mija. No jeżeli tego pasażera nie mamy, zawsze można telefon na głośno mówiący. Jeżeli jakiś nasz przyjaciel nie śpi w danym momencie, zawsze można z nim porozmawiać. Jednak, idąc już do takiego totalnego konsensusu, dla mnie najlepszą opcją, ja chyba w tym pierwotnym materiale mówiłem, że jest taki sen 25-30 minut. Nie, cofam. 15, maksymalnie 20 minut. Zatrzymać się gdzieś na mopie, oczywiście w miarę bezpiecznym miejscu, żeby to nie było, że gdzieś tam w środku lasu się zatrzymacie. Rozłożyć sobie fotel na tyle, na ile można. Wcześniej sobie zrobić cieplej w samochodzie, żeby nagrzać, żebyśmy się gdzieś tam zaraz nie wystraszyli, że nam jest strasznie zimno. Ustawić sobie budzik na 15-18 minut maksymalnie, żeby nie wejść w ten głębszy sen i naprawdę powiem wam tak, daje to takiego kopa, że spokojnie ja mogę później przez 2 czy 3 godziny dalej jechać bez najmniejszego problemu. A teraz odwracajmy trochę kota ogonem. Co jest takim najgorszym złem, jeżeli chodzi o zmęczenie? Dla niektórych będzie jazda w nocy. To na pewno jednak gdzieś to nas potęguje do spania, no bo organizm jest przyzwyczajony do tego, że jednak w nocy, no mimo wszystko lepiej byłoby położyć się spać. Kolejna sprawa, używanie tempomatu. Już w jednym z odcinków o tym mówiłem, że tempomat rozleniwia i właśnie szczególnie w nocy ustawiamy sobie prędkość. Jeszcze jak nie mamy aktywnego tempomatu, no to wiadomo, też się zawsze narażamy na dodatkowe zagrożenie. Jeszcze jak mamy aktywną kierownicę i tak dalej, to już w ogóle można powiedzieć, że kierowca powoli staje się niepotrzebny. Na pewno rozleniwia też jazda po drogach szybkiego ruchu czy autostradzie. Po prostu tutaj walczymy jeszcze z jeszcze większą monotonnością, więc nawet wtedy starajcie się nie używać tempomatu, tak żeby móc sterować autem. Tutaj dobre jest to na tych autostradach czy drogach szybkiego ruchu w Polsce, że chropowate są zrobione pasy. A co za tym idzie? Dzięki temu wtedy, no jak najeżdżamy na ten pas, tak się zdarzyło, jak 2 lata temu wracałem od chłopaków z 5 sposobów na z Zielonej Góry, gdzie jeszcze wtedy miałem Lagunę Coupé i oko mi się zmrużyło i nie wyłapałem tego momentu i powiem wam szczerze, to było zgubne, bo to było właśnie po kawie i najeżdżając na ten pas poczułem pewnego rodzaju drżenie. No i to, co działa na pewno też na niekorzyść, to jest obfity posiłek przed samą podróżą. Może też tak macie, że jak zjecie obiad, to człowiekowi by się chciało trochę taką krótką drzemkę zrobić, więc wtedy też starajcie się zjeść właśnie, czy to prędzej jakiegoś batona energetycznego, aniżeli gdzieś tam się golonką dopychać. Asumując, no Ameryki nie odkryłem, bo tutaj nie da się odkryć jakiejkolwiek Ameryki. Trochę chciałem to usystematyzować. Ze snem się nie wygra. Ja jadąc ostatnią lawetą, ci, którzy mnie śledzili na Instastory, zobaczyli, że szybka akcja. Chciałem pomóc przyjacielowi. Godzina 22. Wyjechałem autolawetą. Dojechałem z Łodzi do Darłowa na godzinę tam 5 rano. Tam było przeładowanie jednego auta na drugie. No i lawetą musiałem szybko jechać do Sopotu, bo byłem umówiony. I później z Sopotu wieczorem do domu, na dobrą sprawę, bez większego snu, no może tam były 2 takie akcje w stylu właśnie po 20 minut. Ja nie czułem jakiegoś zmęczenia, tak, bo tak to oczywiście mógłbym sobie wziąć hotel i gdzieś tam zostać po drodze, ale takiego zmęczenia nie czułem, ale później ten organizm przez najbliższe 2 dni ten brak snu sobie gdzieś tam uzupełniał. Czułem to, bo raz jednego dnia właśnie jeszcze w międzydniu podczas dnia też mi się gdzieś tam przysnęło. Na szczęście miałem taką możliwość, miałem trochę luźniejszy dzień, więc bądźcie ostrożni, samokontrolujcie się, jeżeli faktycznie wyczujecie, że jest ta gorsza chwila, że gdzieś powoli odpływacie, lepiej się zatrzymać na te 15-18 minut snu i później pojechać dalej. Oczywiście ja to mówię tylko i wyłącznie na własnym przykładzie, na własnych doświadczeniach, bo zaraz ktoś powie, że na niego kawa faktycznie działa bardzo dobrze, że sen on potrzebuje jednak 25 minut. Niech każdy to dostosuje pod siebie, ale nie szukajcie tej najniższej granicy, kiedy już wam się oko mruży, no bo można mieć niezłe kuku, tak żebyśmy się później widzieli w następnych odcinkach wszyscy razem w komplecie. A póki co, idę się trochę przewietrzyć, a z wami się żegnam, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!